Cześć, witam Was w kolejnym odcinku analizy projektowej kryptowaluty, w którym to zajmiemy się projektem Polkadot. Serdecznie zapraszam Was do wysłuchania i do obejrzenia tego odcinka. Projekt Polkadot jest przedstawicielem projektów cross-chain, czyli projektów umożliwiających komunikację pomiędzy blockchainami, komunikację tutaj zarówno w zakresie wymiany tokenów, jak i również w przypadku Polkadot wymiany dodatkowych właśnie wartości znajdujących się na poszczególnych blockchainach i transfer ich pomiędzy nimi. Jeśli chodzi o portal CoinPaprika, tutaj w zakładce Overview dosyć mało mamy informacji. Mamy niestety też błędną informację, że projekt ten nie jest open source. Ten projekt jest jak najbardziej open source, również tutaj na portalu GitHub ma organizację i to co ciekawe nie jedną, ale do tego zaraz się odniosę. Jeśli chodzi o zakładkę Code Progress, to tutaj nie ma żadnych informacji, co też wynika według mnie z błędu znajdującego się na stronie CoinPaprika. Także co do kodu źródłowego Polkadot, to tu jest taka dosyć nietypowa sytuacja, przynajmniej w kontekście projektów, które do tej pory już na swoim kanale dla Was omówiłem, że zarządzanie tym projektem jest dosyć dobrze zdecentralizowane. Czyli tak naprawdę projekt Polkadot jest rozwijany i jest tworzony przez kilka organizacji. Tutaj nawet na stronie projektu znajdziemy informację, że jest on rozwijany jako protokół właśnie tutaj przez cztery organizacje i po prostu na poszczególnych repozytoriach tych organizacji znajdują się kolejne komponenty projektu Polkadot. Tutaj główną organizacją, która utrzymuje kod źródłowy noda Polkadot jest organizacja Parity Technologies. I tutaj właśnie przejrzymy repozytorium tego projektu w tej organizacji oraz rzucimy też okiem na implementację Polkadot.js, czyli na implementację umożliwiającą kontaktowanie się właśnie z protokołem Polkadot bezpośrednio z języka JavaScript. Pierwszym repozytorium, pierwszą organizacją jest właśnie omawiana wcześniej Parity Technologies. Tutaj ona zawiera wiele repozytoriów, aż 263 repozytoria, także jest to bardzo dużo. Pamiętajmy jednak, że tylko część z nich dotyczy całego projektu Polkadot. Tak naprawdę jest to na pewno Polkadot, czyli implementacja noda w języku Rust. Oczywiście myślę, że to jest dobry wybór, oraz framework Substrate, który służy właśnie do implementacji tak zwanych parachainów, czyli blockchainów, które mogą później być łączone właśnie poprzez protokół Polkadot. Co tutaj ciekawego jest w zakresie Polkadot? Jeśli chodzi o issues 61 otwartych, 130 zamkniętych, kilka z nich mamy oznaczonych jako błędy, które oczywiście powinny zostać naprawione przed wydaniem kolejnego release. Dosyć mało tutaj zespół używa labelowania, co obniża czytelność całego repozytorium. Warto jednak zwrócić uwagę na to, że dyskusje w zakresie rozwiązania konkretnych issue, zwłaszcza tych wcześniej zgłoszonych, jak najbardziej tutaj mają miejsce, co widać właśnie po tych dymkach w prawej części ekranu. Oczywiście to wpływa ewidentnie na korzyść, a zdecydowanie też na szybkość rozwiązania takiego issue. Milestone'y tutaj również zostały jakieś założone, także mamy możliwość oczywiście weryfikacji tego, czy prace idą zgodnie przynajmniej z tym zakładanym milestone'em. Niestety tutaj w zakresie projektu Polkadot nie są one dosyć często update'owane, także moim zdaniem nie będą dokładnie odzwierciedlały rzeczywistości, czyli stanu aktualnego poszczególnych tych kamieni milowych w zakresie realizacji projektu. Pull requesty są tutaj używane przez zespół, także mamy wgląd na to,
jakie zmiany kolejne będą dołączane do głównej gałęzi kodu. Obecnie 3 otwarte, ponad 320 zamkniętych. Także śmiało można tutaj zaryzykować stwierdzeniem, że prace nad tym projektem cały czas trwają. Zakładka Projects tutaj w zakresie właśnie implementacji Polki w obrębie organizacji Parlitech nic nie znajdziemy. Wikipedia GitHubowa również w małym stopniu dosyć opisuje techniczne aspekty związane z projektem. Jeśli chodzi o security oraz zarządzanie podatnościami, to mamy tutaj informacje o programie Bug Bounty, właśnie który prowadzi firma Parity, i wszelkie kwestie właśnie w zakresie bezpieczeństwa, w zakresie znalezionych podatności należy zgłaszać tutaj na ten adres mailowy. Także oczywiście pochwała dla organizatorów odpowiedzialnych za ten system, za prowadzenie takiego programu tutaj na własnych zasobach, ale ważne jest, że coś takiego w tym zakresie się dzieje. Jeśli chodzi o zakładkę Insights dla tego projektu, to widok to jest sprzed choćby ostatniego miesiąca, pokazuje nam w miarę na bieżąco wydawane kolejne wersje release, pokazuje nam pull requesty, także można tutaj powiedzieć oczywiście to, co wcześniej stwierdziłem, teraz potwierdzę, że prace nad tym projektem, przynajmniej w zakresie noda utrzymującego protokół projektu Polkadot, jak najbardziej mają miejsce i idą do przodu. Jeszcze może mały rzut oka i omówienie repozytorium polka.js, czyli implementacji protokołu dla języku JavaScript, dla języka, który umożliwi komunikację właśnie z całym protokołem z poziomu bardzo popularnego języka programowania, jakim właśnie jest JavaScript. Tutaj mamy nawet projekt dla całej organizacji. Możemy sobie zobaczyć, nad czym aktualnie pracują, co jeszcze zostało im do zrobienia, czyli zespołowi, co zostało wykonane. Także tutaj to jest dosyć dobrze prowadzone. I poszczególne repozytoria w zakresie właśnie tego projektu. Na uwagę również zasługuje fakt dosyć obszernej dokumentacji dla projektu Polkadot.js, która tutaj ma oddzielną stronę opisującą poszczególne aspekty tego projektu. Kolejna sprawa, na którą tutaj warto zwrócić uwagę, jest to framework Substrate, który, tak jak wspomniałem wcześniej, umożliwia tworzenie blockchainów, tak zwanych parachainów, które następnie umożliwiają komunikację między sobą poprzez właśnie wykorzystanie protokołu Polkadot. Co ciekawe, w zakresie projektu Polkadot mamy nawet jedno pytanie na portalu Stack Overflow z gotową odpowiedzią. Tutaj wiadomo, cały czas prace nad tym projektem postępują. Głównym kanałem komunikacyjnym są kanały typu Discord, wyszczególnione na stronie głównej projektu. Także jeśli tutaj chodzi o społeczność programistyczną, na razie tych pytań za dużo się nie pojawia. Kolejnym ciekawym aspektem jest umieszczenie na portalu do zarządzania paczkami programistycznymi NPM również odpowiednich bibliotek w zakresie umożliwiającym nam komunikację właśnie z protokołem Polkadot. Tutaj mamy możliwość oczywiście spojrzenia na to, jak adopcja tej biblioteki wygląda w kontekście programistów, czyli jak często programiści pobierają daną bibliotekę, aby właśnie utworzyć rozwiązanie w oparciu o ten protokół. I tutaj ciekawa sprawa, możemy zaobserwować w ostatnim tygodniu duży skok w zakresie właśnie pobrania tych bibliotek o rząd wielkości, ponieważ skoczyliśmy z 20 do ponad 200 pobrań w ciągu tygodnia. Także to ciekawa informacja dla tutaj osób zainteresowanych tym projektem. Myślę, że to wszystko, jeśli chodzi o projekt Polkadot.
Oczywiście w zakresie projektów cross-chainowych ma on też sporą konkurencję. Moim zdaniem tutaj przede wszystkim warto zwrócić uwagę w tego typu projektach, w jaki sposób i jak łatwo powinna przebiegać integracja tego projektu właśnie z poszczególnymi popularnymi blockchainami. Tutaj jeśli chodzi na przykład o blockchain Bitcoina, to będzie on musiał być specjalnie dostosowany poprzez albo soft fork, albo nawet hard fork w zakresie implementacji protokołu Schnorra. Także to jest dosyć ciężka operacja do zrealizowania. Oczywiście na stronie projektu Polkadot są wytyczne, którymi należy się kierować, budując lub rozbudowując swój blockchain, aby był on kompatybilny właśnie z projektem Polkadot, i na to też również powinniśmy zwracać uwagę, czy taka kompatybilność projektu crosschain jest łatwa i nawet przyjemna w modyfikacji, w implementacji, jeśli chodzi o projekty, które już mamy. Także z mojej strony to wszystko. Zapraszam do zadawania pytań w komentarzach. Zachęcam również do śledzenia pozostałych kanałów Kryptonarodu. Dziękuję za Wasz poświęcony czas. Cześć.